Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Ej, i w ogóle to mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek ostatni, taki live streamowy troszeczkę, gdzie... gdzie robiłem streama, a potem z tego streama zrobiłem taki odcinek prawinny. Mnie się to podobało bardzo, okej, tu mamy to, ty mnie nie pokonasz, ja cię pokonam, dobra. Mnie się to podobało bardzo, bo właśnie podczas tych wyścigów URL miałem z kim sobie pogadać. Ktoś mógł poruszyć z Ludzkiem jakiś temat i mogłem go rozwinąć jeżdżąc te wyścigi. To było dla mnie zbawienie, duże zbawienie. Mówię wam, naprawdę. Czasami jeżdżąc te wyścigi zapominam o świecie i jakoś tak pogrążam się w myślach. I tak się ostatnio pogrożyłem też w myślach. Myślę, co oni tak skręcają jakoś hardkorowo. To już jest ten etap gry, gdzie oni tak zaczynają wariować. Ja myślałem, że to dopiero ostatni stage taki będzie, ale widzę, że już tutaj zaczynają się problemy. Tak czy inaczej, ostatnio się zadumałem na temat Mafii 3. Kojarzycie temat, czy nie kojarzycie? Sprawa jest poważna. Ja miałem spore oczekiwania do tej gry, trailery, gameplaye, wszystko wyglądało zajebiście, ale tak pokazywali właśnie tylko te momenty strzelania, które zresztą były bardzo fajne. Podobało mi się to strzelanie i w samej grze rzeczywiście wyglądało to spoko, lubiłem to. Lubiłem napadać na te bazy bandytów. Ale dlaczego poruszam ten temat podczas gdy gram w grę wyścigową? No właśnie, bo to wygląda tak, jakby... twórcy Mafii 3 w pewnym momencie, powiedzmy tak pół roku przed premierą, czyli to jest taki, powiedziałbym, że deadline, no bo trzeba jeszcze przygotować marketing i tak dalej, pomyśleli sobie, kurde, zrobi się fajne strzelanie, fajny system osłon, fajnie to wszystko wygląda, postaci i tak dalej. No, ze stabilnością będzie trochę ciężko i z otwartym światem, ale chłopaki, zapomnieliśmy w ogóle o samochodach, przecież Mafia 2, Mafia 1 to była w dużej części też fajna motoryzacja, fajna część tej motoryzacji, którą powinniśmy pokazać w tej grze. I co my tutaj mamy? Lata 60, 80, nie wiem, które tam były dokładnie. A my tu w ogóle nie mamy żadnych aut. No i zadzwonili do kolegów z Ubisoftu i powiedzieli, słuchajcie, dajcie nam fizykę aut z Watch Dogs 1, zaimplementujemy to do gry, wprowadzimy jakieś tam swoje ulepszenia i będzie fantastycznie. No i jak wiemy, fantastycznie nie wyszło, samochody tragicznie się prowadziły i było tam nawet jakieś DLC związane z tuningiem tych samochodów, ale zgadnijcie, w ogóle nie jestem nim zainteresowany, nie mam ochoty odpalać tej gry, chociaż... jak zaczynałem serię z Mafii 3, właśnie to takie streamy, serię streamów z tej gry, to wszyscy mówili, Lucek, czymś się tak podniecasz, ta gra wcale nie jest taka dobra, wszyscy ją hejtują dookoła, dlaczego ty ją lubisz? No wtedy na samym początku było głównie to strzelanie, później doszły jakieś dziwne bugi jeszcze w późniejszych etapach gry i na początku rzeczywiście gra mi się podobała. Ja myślę, że twórcy tej gry żerują na takim Lucku, który zawsze ulega temu pierwszemu wrażeniu, no, który zobaczy fragment rozgrywki i się podnieci i mówi, jeju, ta gra jest świetna, nie? Zamiast pograć sobie troszeczkę dłużej i później dać taką już bardziej rzetelną opinię na ten temat. Mustang mnie tutaj wyprzedził, ale chyba będzie jeszcze jeden wyścig w tych mistrzostwach, więc druga pozycja mnie zadowoli w razie czego. No i kurczę, powiem wam, że zdupili totalnie ten model prowadzenia samochodów. W ogóle samochody nie są w żaden sposób smaczne w tamtej grze. Czego nie można powiedzieć o Need for Speedzie Undergroundzie 2? No i to właśnie też nie do końca, bo ostatnio na tym live odcinku troszeczkę poruszyliśmy temat tego tuningu w tej grze. Czekajcie chwilkę, tutaj sobie tylko ogarnę, czy to był... Tak, możemy pojechać następny wyścig, jest okej. Poruszyliśmy temat tuningu w tej grze. No i moim zdaniem to jest tak, że te zderzaki wyglądają okropnie tutaj. Sorry, mamy fajny tuning, okej. Ale no, zobaczcie na tego Peugeota obok mnie. Jak to wygląda? To jest 206? Chyba tak. Jak on wygląda z tymi zderzakami? To wygląda jak jakiś taki odkurzacz, no nie? Albo jakiś taki... nie wiem, depilator to może nie, ale jakiś taki odkurzacz automatyczny, tak? Albo jakaś taka kosiarka automatyczna. Wiecie, te takie kosiarki automatyczne jak wyglądają, nie? Te samojeżdżące.
coś koło tego. I okej, kiedyś była moda na to, rzeczywiście fajnie to może i wyglądało. Mnie się podobało, ja byłem młodszy, to mi się tam to podobało, tak, nie zwracałem uwagi na to, że to może jakoś tam szpecić samochód. No ale w dzisiejszych czasach to jest w ogóle niemodne. Teraz modne w samochodach są na przykład negatywy, tak? Niekoniecznie to, żeby samochód miał jakieś tam specjalne zderzaki, ale to, żeby był świetnie obniżony. Świetnie, mam na myśli nie, że tam będzie jechał w negatywie koła, w takim negatywie, że no nawet na zlot się dojechać nie da, bo pokonać jakikolwiek podjazd jest bardzo ciężko takim autem. Zresztą możecie oglądać sobie szereg różnych filmików, czy to kompilacji z takich właśnie wpadek, jak jedzie samochód na zlot i jest cholera, najgorsze co może być, leżący policjant, czyli próg zwalniający. I co wtedy taki samochód robi? No kurczę, ma same kłopoty. Chyba że, tak jak widziałem na jednym ze zlotów i opowiadałem też o tym na ostatnim odcinku live'owym, chyba że ktoś ma zainstalowaną hydraulikę, tak jak miało moje Volvo. Nie moje, tylko Volvo, które... Taki sam model jak moje Volvo, tylko że oczywiście fajnie porobione. No i... Samochód stał gdzieś tam na parkingu albo na zlocie, stał obniżony do maksa, tak? To można było ledwo co kartkę papieru włożyć pod progi. Ale normalnie wyjeżdżał, bo podwyższał się o kilka te centymetrów. I normalnie mógł sobie wyjechać, przejechać przez próg zwalniający bez problemu, dlatego że miał zawieszenie hydrauliczne i mógł sobie zawieszenie podwyższyć. I to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Na zlocie totalna gleba, wygląda fantastycznie. No i jeszcze, jeśli chodzi o taką współczesną modę, to też zależy od regionu. No bo na przykład, jeśli pojedziecie do Japonii, jeśli poglądacie parę też tych filmików z Japonii, japońskich tuningów, to zobaczycie, że w Lamborghini Gallardo, Murcielago, w Lamborghini Huracanie czy Aventadorze wszędzie instalują neony. Na drzwiach, gdzieś tam w środku, w kokpitach, nie wiadomo gdzie jeszcze. I... Czekajcie, co to było? Ex aequo! Czyli Mustang był zaraz za mną, ale chyba wygrałem, tak? Znaczy, to się liczy jako wygrana. No i jest następny URL, więc raczej tak. Okej. Więc u nas, w naszym regionie liczy się bardziej takie obniżenie i w Stanach Zjednoczonych widzę, że też liczy się takie jakieś fajne obniżenie, fajny felunek, mnie to odpowiada. Samochód jest zaprojektowany przez jakichś artystów, narysowany, tak? Potem projektanci go tam stosownie jeszcze przebudowują, żeby no, wszystko pasowało do siebie, tak? I powstaje ten taki model. Piękny albo nie. Niektóre samochody powstają kultowe i zapisują się w pamięci na zawsze, a niektóre samochody no są, były i nikt o nich nie pamięta. I właśnie te kultowe są tymi kultowymi dlatego, że do ich wyglądu ktoś kiedyś przyłożył bardzo dużo pracy, marzeń, serca i one zostają też w naszych sercach na zawsze. Znaczy, mówię to oczywiście jako ktoś, kto bardzo lubi samochody z wyglądu i lubi się na nie patrzeć, lubi je podziwiać, lubi podziwiać te wszystkie piękne obłek, kształty i te kwadratowe kształty też niekiedy są fajne. To zależy od auta. No i myślę, że taki tuning, wiecie, delikatny, bez instalowania jakichś tam niesamowitych zderzaków czy progów, takich jak tutaj na przykład w Undergroundzie mamy, jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba taki tuning. I w zasadzie obniżenie, jakiś fajny felunek, bez nawet żadnych spoilerów, na przykład jak tutaj mamy w hatchbacku spoiler na dachu, no jak to wygląda. Jeszcze w jakimś tam sedanie albo kupejce odpowiedniej, z odpowiednim tyłkiem, jakiś tam spoiler można dopasować. Na przykład bardzo podobają mi się spoilery w tych starszych podszawkach chłodzonych powietrzem. Kojarzycie pewnie, nie? Które są też przerabiane na wersję RWB. Tamte spoilery są bardzo ładne, są połączone z całą karoserią i tworzą jedną taką spójną całość. A jednak są wersje niesportowe, trochę mniej sportowe, z gorszym wyposażeniem, jeśli chodzi o osiągi, które nie mają tego spoilera. Jest to taki dodatek,
który jednak pasuje do całości. To jest wielka zaleta tych Porsche'awek i ogólnie samochodów, gdzie naprawdę każdy element jest dopasowany tak, aby rzeczywiście, jak się patrzyło na ten cały samochód, żeby to stanowiło jedność, tak? A nie, że tak jak mamy tutaj spoiler i wlot powietrza na dachu, specjalnie dałem go w innym kolorze, żeby było widać, że to jest wyrwane w ogóle z kontekstu, nie? Po co wlot powietrza na takim samochodzie, na dachu? Jak mi znajdziecie jakieś uzasadnienie, to dajcie znać w komentarzach. Chyba tylko po to, żeby, nie wiem, no tak jak miałem taką hipotezę, że w Undergroundzie to jest takie lądowisko dla dronów. Ty chcą sobie drona wypuszczać na zlotach, no to podjeżdża takim samochodem i z wlotu powietrza na dachu wylatuje dron. Tutaj też obserwujcie te samochody, z którymi się ścigam, bo każdy z tych botów ma inny tuning i każdy z tych botów ma właśnie ten inny wlot powietrza na dachu. I niektóre mają właśnie te takie wielkie kominy. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Tak czy inaczej, no widzicie, na przestrzeni lat ta moda, tak jak i w modzie, jeśli chodzi o ubieranie, tak i moda... O, zaraz tu coś ciekawego powiem. Tak i moda w tuningu samochodów się zmienia. Oh, shit. Ja pierdziu, cały wyścig jedź dobrze, perfekcyjnie i na samym końcu, prawie na samym końcu, coś spiernicz. To jest standardowy schemat. No, a propos takich ciekawych, naprawdę ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o tuning, to jeśli oglądacie kanał Drive, teraz wam nie podrzucę fragmentu tego filmu, ale możecie sobie wejść na kanał Drive, jak ziomek zrobił tam, znaczy to właściwie nie ziomek, tylko jakieś tam studio tunerskie, można to tak nazwać, jakiś garaż po prostu tuneru. Zrobili BMW E36, tak, to słynne, w cudzysłowie słynne BMW dla każdego Seby. Najtańszy driftowóz, złomek. Przerobili tak, że dali silnik elektryczny, który daje fantastyczne osiągi. Z tym, że ten silnik elektryczny jest zainstalowany tam, gdzie jest silnik taki konwencjonalny, taki standardowy, no nie, spalinowy. I w momencie, kiedy mamy tam silnik zainstalowany, no to mamy ogromne straty mocy na półośkach, na dyferencjale, na wale napędowym. I to w zasadzie tak troszeczkę mija się z celem, jeśli porównać się na przykład do Tesli Model S, no nie? Bo tam mamy z tyłu ten silnik umiejscowiony i bezpośrednio on jest połączony z kołami. Ale twórcy tego projektu tłumaczą, że oni nie chcieli stworzyć samochodu, który będzie oszczędny, jak teraz właśnie są kojarzone silniki elektryczne, nie tylko właśnie w samochodach całkowicie elektrycznych, ale też w hybrydach. Tylko chcieli stworzyć samochód wyścigowy, który będzie całkowicie elektryczny. I teraz właśnie jest chyba jakaś taka powstaje moda, jakiś taki trend na samochody elektryczne sportowe. Nawet powstał jeden taki model super samochodu sportowego z napędem całkowicie elektrycznym, ale kurczę, zabicie mnie, nie pamiętam jak się nazywa, coś na Neo, nie wiem jak on się tam nazywał, tak coś koło tego. Oglądałem ostatnio filmiki i no ciekawy projekt, aczkolwiek to już jest trochę, nie wiem, chyba przesada, nie wiem, ciężko się do tego odnieść. Tak jak ten ziomek z tego kanału Drive mówił, że nie wyobraża sobie wyścigów samochodów elektrycznych, bo no jaka jest frajda z oglądania takich wyścigów? I okej, ja tak jestem fanem tych silników elektrycznych, ale z gościem się zgadzam w 100%, no bo jeśli... Okej, porównajmy to może do sportowca, że jest sobie sportowiec, który bardzo dużo biega i idzie sobie do sklepu po bułki, powiedzmy, albo po jakieś zakupy, małe jakieś zakupy, no nie? No to przecież on nie biega po te zakupy z maksymalną prędkością, żeby poćwiczyć, tylko już powiedzmy jest po treningu tam kilkugodzinnym w ciągu dnia i teraz sobie po prostu spędza wolny czas, regeneruje się i tak dalej. No i do sklepu poszedł sobie po te bułki już tak na luzie spacerkiem, po prostu, powiedzmy z dziewczyną, z żoną, z dziećmi, cokolwiek, nie? I tak samo jest z samochodami dla mnie, czyli wyścigowe samochody powinny być wyścigowe tam, gdzie jest to wymagane,
tak? Gdzie trzeba się naprawdę ścigać. Powinny one brzmieć, powinny dawać z siebie wszystko. A elektryczne samochody, oszczędne samochody, hybrydowe samochody powinny być tam, gdzie idziemy sobie po te właśnie bułeczki. Mam takie zdanie o tym, że sportowe samochody powinny brzmieć, powinny mieć to coś, powinno się je przyjemnie oglądać, przyjemnie słuchać na każdym torze wyścigowym. Elektryczne samochody, bądź co bądź, mają, w ogóle silniki elektryczne mają większą sprawność niż samochody, niż silniki spalinowe i dlatego mówi się, że zużywają mniej energii, jeśli przełożyć to na przejechane kilometry, tak? I dlatego są oszczędne. Ale z drugiej strony fajnie by było, znaczy myślę, że nie fajnie by było pójść sobie na... Mamy kolejny stage tak na marginesie. Nie fajnie by było pójść sobie na wyścig samochodów elektrycznych, gdzie tylko słyszysz takie jo, jo, jo i właściwie żadnego dźwięku przy tym jakiegoś konkretnego, prawda? A tak na marginesie, to na live'ie sprawdziliśmy sobie mój postęp, ale z jakichś powodów teraz sprawdzić go sobie nie mogę. Okej. Okay. Pyk i tutaj mamy postęp. Oh shit, game completion status, mamy 33%. Stage 4 mamy na 0%, bo jeszcze nic nie przejechałem, ale... O kurczę, nie mogę teraz przejrzeć mojego poprzedniego stage'u. To bardzo dziwne, chyba że tutaj będzie gdzieś to pokazane. O, jest. Nie, to nie tu. Tutaj jakaś reputacja, odblokowane części na poziomie 51%. A teraz powinno tych części dużo wpadać, bo to jest początek stage'a. No i mamy co? I pojawiły nam się dragi, pojawiły nam się nowe samochody do outrunów, do ścigania się z butami. I możemy sobie pojechać do w końcu salonu samochodowego i moi drodzy, mam nadzieję, że kupić jakąś fajną, nową furę. Na live'ie proponowaliście mi, żeby to był Mitsubishi Eclipse GSX, tutaj jest w tej grze. Czyli napęd na 4 koła. Ale oglądałem moją starą serię z Undergrounda 2 i okazało się, że właśnie tam wybrałem tego Mitsubishi. Zresztą bardzo, bardzo lubię ten model, bardzo mi się podoba. Ej, a zresztą po co ja jadę do salonu Rachel, bo to chyba salon Rachel, jestem na początku, z początku gry. Pojedźmy sobie do nowej części miasta i zobaczmy, jakie tam samochody są. Znaczy, będą te same, ale jeśli odkryjemy nowe garaże do tuningu wizualnego i chyba do tuningu osiągów, to jakieś tam unikalne części z tego garażu będą. Oczywiście lokalizację chyba każdy z nas zna, bo spędziliśmy tutaj masę godzin i zresztą nie sposób nie zapamiętać tego miasteczka tutaj w Undergroundzie 2, więc zobaczmy, co my tu mamy. Wyskoczyła tam coś fajnego, mam nadzieję, że to była Supra, przez chwilę widziałem. A shit, jest Supra. No to co, no chyba tutaj nie będziemy się sprzeczać. Jedna osoba napisała, żebym wziął właśnie Sentra Nissana. Ale... No kurde, bo właśnie nikt nie bierze tego Nissana do jazdy. I no, żebym ja wziął. Tylko znowu tu przedni napęd, jakoś tak mi nie pasuje to. Lexus IS300 to już jest inna sprawa. Ten samochód naprawdę bardzo mi się podoba. Ale Supra, no kurde... Nie mogę wybrać innego samochodu. Tutaj mamy jeszcze Eclipse'a z takich ciekawszych autek. Ale Supra to jest Supra, no to jest over the top. Musi być. Other cars. I wymienimy na Toyotę Corollę. Też Toyota, także bardzo spoko. A i mogłem wziąć sobie od razu tą Suprę, no. Czyli co, mamy Superkę, moi drodzy. Wbijamy w takim razie do garażu i musimy się zająć tym samochodem. Oj, zobaczcie. I zaczynamy praktycznie wszystko od nowa. Ole, piękna dupa, jaka fajna. Fajna, szeroka dupa. Strasznie mi się to podoba w tej Suprze. Fajnie jest to w tym Undergroundzie 2 pokazane. No, tu jest kamera o takim... Tak specjalnie ustawiona kamera, że to super wygląda, no co tu dużo mówić. Nie oczekuję od Supry, że będzie lepiej się prowadzić od mojego Peugeota, więc możliwe, że do Peugeota jeszcze wrócę po to, aby coś tutaj powygrywać, jak będę miał problemy. Ej, gdzie ja pojechałem? Musimy tu podkrywać warsztaty. Tutaj niedaleko jest warsztat tuningu osiągów. Trzeba tam zajechać i wydać tą kasę.
naprawdę nie będzie to jakiś mocny tunik tego samochodu. Ale obiecuję wam, że superkę zrobimy, taką zrobimy superkę. To będzie super fura. Do driftu, do wszystkiego chyba będzie fantastyczna. Do dragów, no na pewno będzie lepsza do dragów i do driftów niż mój Peugeot 106. Chociaż Peugeot 106 paradoksalnie na driftach radził sobie całkiem nieźle, co jest takim, no niezbyt ciekawym akcentem. Raczej wolałbym, żeby sobie gorzej radził, no ale jakoś sobie tam radzi. Dobrze, salon tuningowy, moi drodzy. Nie będziemy mieli dość kajsu, żeby stuningować Suprę na maksa, ale to co się da, to włożymy. Cyk. No i silnik na początek. Tu powinniśmy mieć nowe rzeczy dla szuperki, bo to jest nowy warsztat. No coś już tam włożyliśmy, także mamy ECU i engine, teraz skrzynia biegów. A wiecie co, całkiem nieźle tutaj przerobimy superkę, jeśli chodzi o tuning osiągów. No tutaj już nie poszalejemy, tylko pierwszy zestaw nitro na pierwszym poziomie i oponki. O, zobaczcie, zabraknie mi troszeczkę na drugi stage oponków. Także słabo. Hamulce, no tu już nie poszalejemy w ogóle. Ale coś tam, jestem zaskoczony, że aż tyle udało się stunigować, to jest bardzo dużo. Mamy już nawet nitro i Supra już coś tam jeździ. Oczywiście musimy zarobić hajs, żeby, wiecie, jakoś tą Suprę pomalować. Tutaj niedaleko jest salon, lakiernia po prostu, nazwijmy to po ludzku. Mamy drift i zobaczcie jaki konkretny. Coś czuję, że będę przesterowywał cały czas tą Suprę. Tu już mamy tylny napęd, to nie jest taka jazda na pałę jak w przypadku Peugeota. No ale spróbujmy! O, shit! Good drift, jestem pierwszy jak na razie. Szkoda, że tu nie ma takiego czegoś jak Kiss the Wall, jak w Forzie. W Forzie można było dotykać ściany i można dotykać ściany i się dostaje za to sporo punktów. A tutaj jak dotkniesz ścianę, czy to przodem, czy tyłem, wszystkie punkty ci się niestety kasują. No i widzę, że mocy mam dość dużo, chociaż warto te drifty robić na takiej zasadzie, że się rozpędzić. Aha, dobra. Rozpędzić się, zrobić duży kąt. Zrobić duży kąt i zadriftować. No tak podejrzewałem, że te pierwsze drifty Suprą mi nie będą za bardzo wychodziły. Ło, shit, tu się ledwo co zmieściłem, widzieliście to? Za to powinienem dostać jakieś dodatkowe punkty. Który w ogóle jestem? 18. O, shit, jestem trzeci. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Gdzie ty stąd? O, ale pięknie poleciała. Ja mówię, mam superka, jeszcze. O, shit, jeszcze trochę ją ulepszymy. I to będzie koksu nad koksy. Nie będę miał tu konkurencji żadnej na tych driftach, coś tak czuję. No dobra, próbujemy. Trzeba się przyzwyczaić do tego samochodu. Każdy samochód w Undergroundzie 2 da się ogarnąć tak, żeby był fantastyczny i rozwalał wszystkich. Także to jest kwestia przygotowania z Suprą. Jeszcze chyba nie walczyłem. Nie no, musiałem walczyć. Kurde, to jest w końcu Supra. Ło, i tu ładnie poleciała, tak? To jeszcze nie jest jakiś tam hardkorowy tunik osiągów, a już coś tutaj daje z siebie całkiem dobrze. 56 tysięcy mam już. Tu się spróbujemy ładnie rozpędzić. A ściana. O, kurczę, nawet się nie przesterowała na takim mocnym zarzuceniu. No, jestem trochę w szoku. Tutaj już nie za dobrze. Tak, ja jeżdżę teraz na automacie. Możliwe, że gdybym miał manuala, to trochę lepiej bym driftował. Nie wiem, może bym wcześniej sobie redukował bieg i dzięki temu... O, shit, ale wykręciła tu ładnie. Dzięki temu bym sobie fajnie wchodził w zakręt. Ale już dobra, to nie będziemy się takimi pierdołami przejmować, co? 82 tysiące to jest ostatnie okrążenie, więc w zasadzie można powiedzieć, że już wygrałem. Mogę jeszcze coś tutaj dobić, ale to bez sensu.
Nie no, ktoś mnie tam jeszcze chyba osiedł, chyba goni, bo 75 tysięcy ma. Nie wiem, czy to właśnie nie jest ten, co ostatni jedzie. Ciężko zgadnąć. Hury! Hury! Oni się cieszą teraz, że ja tutaj pierwszy jestem. 92 tysiące, nie mam się już czego bać, jedźmy po prostu do mety. No i te drifty, no przyznaję się, nie są jeszcze takie, jakbym chciał, no bo kurczę, no jakby nie patrzeć. Słaba jeszcze ta superka, ale to się zmieni. Okej, okay, bierzemy sponsora Sparko i lecimy dalej. Mamy nowe części. O, mamy nowe nitro do zainstalowania. What the fuck? Dostałem od sponsora 7 koła na tunik Supry, także wracamy do salonu tuningowego i nauczymy Suprę jeździć w prostej linii, bo teraz to ona chce driftować. Zapomniała, że już nie jest na wyścigu drifterskim i asfalt w jeździe dowolnej jest już, no nie jest posmarowany, moi drodzy, jakimś woskiem i potem się już trzeba normalnie trzymać drogi. Także Supra, weź się ogarnij tam. Dobrze, jeszcze patrzę, czy na pewno czegoś nie przeoczyłem. Bolce koniecznie. O, shit, ile to? O, 3000, ja pierdziu. No dobra, musimy to zainstalować. Samochód musi się fajnie prowadzić. Oponki, 1500. Kurde, ile oni mi tej kasy dali? Ja już wszystko wydałem. O, tu mi zabrakło na... Ech, kuźwa, no nic. Ale tu mogę coś kupić. Podoba mi się ta wizja. I turbo już nie kupię, no. Dużo nie nakupowałem, ale zawsze to coś, wiecie. Grosz do grosza i będzie kokosza. Sprawdźmy w takim razie, jak sprawuje się na Street X. No, moja supera. I teraz... Głupio by było zainstalować te tutaj zderzaki, co? Zobaczcie, no jak można... Widzicie tą Suprę z przodu? Jak można takie zderzaki zainstalować do Supry? Ona jest piękna bez zderzaków. Wystarczy, że jest tylko obniżona i już. A zobaczcie, co tu z przodu jedzie. Co to właśnie przeze mnie przeleciało? Co to było? To jest jakaś karykatura Supry, a nie Supra. Proszę was. Dobrze. No tutaj jakbym wziął mojego Peugeota 106, nie byłoby żadnej konkurencji. Ja już bym tu dawno był z przodu i różnica w czasie byłaby ogromna. No ale... Musimy dealać z Suprą, poznać jej mocne i słabsze strony. Myślę, że tą mocną stroną będzie drift i drag. No chociaż Street Cross czy Street X też może być dobry, ale widzicie tutaj te hatchbacki będą chyba najlepsze. Bardzo ciężko je dogonić, zwłaszcza na tym poziomie tuningu. Chyba, że się zaraz gdzieś rozsypią. Myślę, że gdybym lepiej wystartował, bo tam jej ten kaleczniak zramował strasznie na początku, to bym się gdzieś tam trzymał tego peletonu dwuosobowego z przodu. A teraz to widzę, że ciężko będzie to ogarnąć. Czyli co, żeby zarobić hajsy, trzeba robić te wyścigi u sponsora. On mi tam sypnie troszeczkę więcej i będę mógł superkę tutaj podnieść na wyższy poziom znacznie. Zdaje się, że doganiam tu przeciwników, ale kurde, jak oni się tu trzymają tej drogi. Wygląda jakby, nie wiem, jakby takie odkurzacze jechały, co? Takie super przyczepne. Nigdy nie traciły kontroli, nie? Takie... Nie, czekajcie, jak są te... Jak się nazywają te gokardy takie, co są w wesołych miasteczkach czasami? Te takie... poduszkowce raczej. W klatkach się tym jeździ. No to właśnie to mi to przypomina, nie? Takie super zwrotne. A tutaj moja superka, no niestety, zobaczcie, traci trochę kontrolę. Także będzie trzeba nad superką popracować jeszcze. I będziemy wygrywać wyścigi jeden po drugim. Teraz się nie udało, ale uda się następnym razem, gwarantuję wam to. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.